Witam Was! Na teatrze przyszedł czas. Dziś z radością Wam opowiem, jak zwierzątka dbają o zdrowie, bo o tym każde dziecko wie, że najważniejsze zdrowie jest. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko pierwsze Wam pokażę. Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje. Jestem krowa bardzo zdrowa, bardzo śmiała, przebojowa. Udziela też kolor zielony, na mące rozcielona. Przy tym całe trawy zjada, przy tym prawie nic nie ga. I oddaje mi ty mleka, to dopiero jest uciecha. Mleko bardzo jest potrzebne, aby dzieci szybko rosły. Powie ci to każdy dorosły. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko drugie Wam pokaże. Nie chodzą, lecz skaczą, nad stawem mieszkają, gdy wieczór zapadnie, na głosy kumkają. Kaczę po zielonej łące, kumka kiedy wyjdzie słońce. Opalam się bardzo rzadko, ale za to pływam rzadko. Ćwiczę pilnie dziś pływanie, żeby jutro na śniadanie. Żaden bodziec mnie nie schwytał, bo tak jakby się kto pytał, to kondycję mam wspaniałą, od pływania doskonałą. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko trzecie Wam pokaże. Które zwierzę, mocie, wiercie, ma najdłuższy nos na świecie? Jestem sympatyczny słoniem. Nawet teraz się ukłonię i opowiem wszystkim Wam, jaki mój zwyczaj mam. Kiedy zachodzi słońce, pod prysznic słoń chce, więc rozwijam trąbę swą i nabieram wody w nią. Potem mocno nosem dmucham, płynie woda aż do ucha, ręcznik dobrze mnie wysuszy, ogon, trąbę, nogi, uszy. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko czwarte Wam pokaże. Dumna mina, bujna grzywa, ogon groźnie mu się kiwa. W strachu lecą liście z drzew, bo zaryczał groźny lew. Mój donośny głos słyszą wszyscy wkoło. Bardzo głośno ryczę, gdy mi jest wesoło. Zwierząt królem jestem, muszą więc mnie słuchać. Ciepło się ubierać, na siebie wciąż dmuchać. Szczepionkę wziąć nieraz, by nie chorowały i żeby codziennie pokłon mi dawały. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko piąte Wam pokaże. Przez całą zimę słodko sobie śpi, a słodko dlatego, że miód mu się śni. Dla małego niedźwiadka wycieczka na brzeczkę. To mnie lata gwiazdka, wykąpałem się dokładnie, a następnie bardzo sprawnie wyłowiłem rybę krzew, aby je ze smakiem zjeść. Ja z korytki jest tak zdrowe, że się obieść nim dziś mogę i polecam wszystkim Wam. Miał sobie ryby, jest miał miał. A teraz zagadka wskaże, jakie zwierzątko szóste Wam pokaże. Ma cztery łapki, ogonek, dwa uszka, gdy śpi podobny jest do krępuszka. Gdy się obudzi, zawoła zimą przy piecu wciąż by się grzało. Jestem kocur bury, co ma ostre pazury. Pazurki mam czyste, to oczywiste, bo o nie dbam. Chyba myszkom radę dam, chociaż wody nie znoszę. Moje futro lśni, o proszę. Językiem nie wylizuję, ciągle czyszczę, wyczesuję. Jestem bardzo szybki, zwinny, no i oczywiście silny. A to przez to mój kolego, że uwielbiam bardzo mleko. To już koniec przedstawienia, czas już Wam dziękować. Spróbujcie czasem zwierzątka naśladować. Przykład bierzcie ze zwierzątek, dbajcie zawsze o porządek, ubierajcie się cieplutko oraz myjcie się czyściutko. Różne sporty uprawiajcie i zdrowia dla niej nadajcie, a będziecie długo.